Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulfon, prototyp Minecraftie 1.12, tak, postaram się tym razem nie mylić, czy to jest 1.12 i nie mówię się, czy to jest 1.11, bo ostatnio to tak średnio z tym wychodziło. Za mną widzicie moją wypasioną chatę, tak, to jest taka moja szopa, no troszkę lepiej wyglądająca szopa niż w 1.11 i w sumie troszkę lepiej zorganizowana, tak? No, także no coś tu się już nawet dzieje w niej, nie? Szczególnie na tyle grania, ale no czas jednak postawić coś takiego nadającego się lepiej do zamieszkania. Tutaj już sobie taki troszkę teren przygotowałem, już geodeta mi wyznaczył mniej więcej jak to będzie wyglądać. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak strasznie lubię takie właśnie nie jakieś takie typowo proste domki, tylko takie właśnie L albo takie w kształcie C. Nie wiem, jakoś tak po prostu lubię takie, o. Materiały budowlane będą z wersji 1.12 już. Tak na bogatości już sobie troszkę materiałów przygotowałem. No bo skoro 1.12 daje takie możliwości, więc czemu z tego nie skorzystać, prawda? Na razie sobie postawię po prostu sam spód, sam dół. Potem pousuwam, ale mnie nosi. Potem sobie pousuwam tego dirta i uzupełnię. Oczywiście wizja na domek jest taka, jak widzicie, tak? Czyli L. To jest na chwilę obecną cała moja wizja domku. Jeszcze nie wiem do końca, jak to zrobię, co z tym uczynię. No to przyjdzie jeszcze czas myśleć nad tym. Szczególnie zastanawiam się, jaki dach będę robił, czy to będzie coś takiego typowego, czy coś jak robiłem na 1.11, czy nie wiem, po prostu przyjdzie do robienia dachu, wtedy się będę zastanawiał. Tutaj sobie troszkę jeszcze dirta zarzucę, bo będę go tu potrzebował na słupy, tak jakby, tak, bo 1.11 ktoś mi tam raz zarzucił, że taki płaski strasznie, że ten, więc tu zrobię taki troszkę 3D, takie słupy po prostu będą na rogach. Już to jakieś tam przestrzeni dodam, myślę, że tam gdzieś jeszcze na środku ściany. Ogólnie motyw połączenia kolorów przyznaję się, że zwinąłem od Noresi. Strasznie mi się spodobał u niej to połączenie białego z czarnym. Wprawdzie tam ona miała czarne stone bricki. Znaczy się nie stone bricki, tylko nether bricki. Tutaj niestety te nether bricki są czerwone i boję się, żeby to mogło wyglądać średnio na tym teksturpaku, a wiadomo, że na takim teksturpaku to będzie potem oceniane. A wiadomo, że Kulfon jest chytry na główki creepsów i w ogóle. Wejście sobie zrobię też gdzieś tutaj. Więc to może sobie od razu ciachnę. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Say what? Nie, to liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No właśnie. Ten słupek mi to strolował. No ale dobra, jak będę miał takie słupki. Kurczę, i tu mi wychodzi teraz parzyście. Ale liczyłem, że ma wyjść nieparzyście. No nie, mówi się trudno, dobra. Tak, czyli tutaj, dobra, tutaj zrobimy wejście. Jak sobie te ściany zabuduję najpierw, no to potem wiadomo będzie problem się wydostać, a okna będę gdzieś potem pewnie organizował.
Nie, tu się nie da, tak sprawiam. Fajnie budować, bo zaraz mi tą tarczę wystawia. Znaczy się tarczę, nie wiem, muszę zdjąć, ale... Coś czuję, że sobie mało tego betonu przygotowałem. Niedobrze. Wiem, że jak zrobię tam ze 3 staki, to kurczę mi spokojnie wystarczy chociażby na pierwsze piętro. No a tymczasem... No po prostu no nie no. No i będzie kurczę mało. Bo chyba będę musiał od razu okna wycinać. Coś czuję. Moment, tutaj mam w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, czyli i tak jeszcze będę musiał raz podnieść do góry, chyba że jeszcze bym tutaj to zrobił z czego innego. Bo tutaj w sumie tak chcę ogólnie mieć standardowo te cztery bloki wysokości. Dlaczego tak, ale jakoś tak dla mnie jest to najbardziej uniwersalnie. Jakoś mi się łatwiej potem z oświetleniem pomieścić. Ewentualnie mógłbym to na 5 zrobić nawet w wysokości. Byłoby tak fajnie jeszcze zrobić takie ciekawe oświetlenie. Kto wie, czy tak nie zrobię jeszcze. Tylko muszę już od razu na oknach myśleć, no. Moment, ja sobie jeszcze teraz te słupy porobię. Żeby to już jakoś mi to wizualnie zrobiło, jeśli chodzi o okna, tak? Żeby wiedział, gdzie potem te okna zrobić, żeby nie wyszło zaraz przy słupie. No co mnie tak dzisiaj miota? Nie wiem, czy zauważyliście, jak się lagi zmniejszyły. Już ludzie poodkrywali tereny, poodkrywali mapę i o wiele lepiej się gra, już nie ścina tak jak wcześniej. Wprawdzie zdarzają się jeszcze takie jakieś minimalne laczki, ale to już nie jest to co było, bo to wcześniej to była masakra po prostu. Jedna wielka masakra. No i tak jak właśnie tutaj już zrypałem okno, bo ono powinno być tutaj, o. O. Tutaj. Do środka to się ma nijak, ale... Czekaj, tutaj nie zrobiłem tego jeszcze. Ej. No. Od zewnątrz jest ok, więc będę to okno robił od zewnątrz może. Tutaj dwa i tu dwa zrobimy tak. W sumie jak to podniosę potem jeszcze poziom wyżej, to te okna będę mógł wyższe zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście, tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej. Tutaj też sobie zrobię taki słupek. Tu dokończę to pierderko. I tutaj okienko jakieś. Kurczę, no nie, zrobię takie na razie okienko. Jeżeli go potem powiększę. Nie, od razu go powiększę. I tak samo tutaj zrobię takie większe okienko. No i troszkę mi się tego materiału już zbiera. Tutaj też by pasowało ścianę podzielić. Tak, 2, 4, 6, 8... 9, 10. Na razie postawimy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Czyli tu. Tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gites. Tutaj będzie taki słupek. Tu sobie okienka machniemy. Tak. Pięknie. I to
samo trzeba powtórzyć tutaj chyba. I tutaj, co tutaj możemy zrobić? Tutaj możemy zrobić z jednym przycisłkiem podwójne okienka. Tak, symetria w Minecrafcie tak bardzo. Kurczę, tam jest zachód, ale lipa. Myślałem, że tak będzie gdzieś tutaj zachód, bym takie ładniejsze widoki miał. I tutaj jeszcze walniemy przy wejściu takie okienka. No i proszę, i troszkę zyskałem materiału. Więc już teraz się wspinam w górę. I podnosimy to co najmniej o jeden, a jak mi wystarczy materiałów to o dwa, ale pewnie mi materiałów nie wystarczy, żeby to w koło objechać jak zwykle. Będę troszkę musiał materiałów zrobić. A tam coś wtedy nie pozbierałem. Zaraz to pozbieram. To całe dwa było, nawaliło. No i brakło mi, no brakło. Nie wiem, czy ja taki duży dom sobie pozwoliłem robić, czy Kitchward? No nic, mówi się trudno. Wszystkiego mi brakuje. Dobra, ale zobaczę jak to się zaczyna prezentować. Myślę, że będzie to ok, nie? Ej, to świetnie wygląda to połączenie czarnego z tym, z białym. Patrz, te narożniki mi zastanawiają, bo tak troszkę tak to, tak to, tak troszkę tak... Takie grube te rogi tu wychodzą, nie? Trochę grube. Oj tam, czepiam się. Jest dobrze. To nie kurczę, no i muszę sobie jeszcze trochę betonu zrobić, no. Ajajajajaj. Nie wiem na ile materiału mam, bo tam coś troszkę nazbierałem tego materiału na beton, ale... Trzy mi go wystarczy. No jak jeszcze ja go wrzuciłem. Tu jest. To nie poszaleje za bardzo. 48, a tutaj piasku to już w ogóle. Lul! To zbieram chociaż tego piasku gdzieś na 32. Muszę sobie plażę zepsuć. 32 i tutaj tego będzie też 32 i to tak... No nic, no nie przygotowałem się do odcinka, jak zwykle. Tutaj gdzieś miałem mączkę. Żwir idzie tutaj. Czarnego na razie nie robię, bo to potem sobie wykończę. Najpierw mnie interesuje biały. Jeszcze są delikatne lagi, no ale na szczęście nieduże. Tak, i teraz trzeba cement przerobić na beton. I tutaj mam przygotowane stanowisko do robienia betonu. Oczywiście muszę sobie zrobić takie trochę lepsze, bo bardziej zautomatyzowane. Źle to się da zrobić, bo tylko nie wiem czy dispenser, czy dropper, chyba dispenser. Zdaje się, że jeśli ma jakieś bloki w sobie, to nie będzie przed sobą chyba stawiał, jak się nie mylę. I do tego, jeśli bym wykorzystał detektor jakiegoś tłoka jeszcze, to myślę, że mógłbym taką maszynerię zrobić. A to będę kombinował po odcinku. No na pewno by mi to troszkę usprawniło pracę. Żeby to po prostu działało na mniej więcej podobnej zasadzie jak ekspiarka. Spadaj pająk, nie mam teraz czasu. Ja tu beton mieszam, a to mi tu przeszkadza, no. No to i tak będzie mało, ale
co zrobię? No co ja zrobię, no? Tak tutaj w ogóle moje pierwowzorowe farmy, świnki, baranki i tak dalej. I różnego rodzaju roślinki. Kurczę, fajnie to wygląda. Strasznie mi się podoba to połączenie tych kolorów. Jeszcze do tego dorzucę troszkę innych gdzieś tam, jakie ozdobniki. To już będzie w ogóle całkiem super. Naprawdę, to nowe bloki w Minecrafcie to jest coś pięknego, ten beton szczególnie. Tak, i tutaj 5 i kurczę, no i właśnie, co z tym piętrem cholernym? Z czego by to zrobić? Zrobię na razie wersję oszczędną z jakiegoś kobla, żeby to już jakoś powiedzmy zakończyć. Zostanie te kobla. Wezmę sobie tyle, może mi wystarczy. W sumie tak, te okna jeszcze też będę mógł teraz zrobić piętro wyższe. Śmiało i będę mógł tutaj podciąć, tak. Więc też będzie fajnie. Bo tak liczę, że tutaj tego kobla będę mógł nawet wykorzystać. No może nawet nie kobla, tylko cośkolwiek innego, jeśli będę na przykład podłogę robił, tak? Bo liczę, że od zewnątrz jeszcze zrobię coś ala jakieś ozdobniki, tak? Żeby to ogólnie całość przykryje, tak? Wtedy tego kobla. I nie będzie to widoczne. Gościu, gdzie mnie przez okna do chałupy włazisz, he? Kto ci dał moje pozwoleństwo? Umrzyj. Tak, sam dom się buduje bardzo fajnie. W sumie wychodzi na to, że trzeba mi dokładnie stack bloków na zrobienie w koło. To kurczę, może bym to był w stanie zrobić jeszcze. Moment. Ja sobie te okienka powiększę. Bo poszedł mi stack kobla. Dokładnie stack kobla mi poszedł na przejechanie tego w koło. Więc ja w tym momencie właśnie uzyskałem stack betonu białego. Więc to się może udać. To wtedy zrobię z betonu i nie będę miał problemu potem z wykończeniem tego. A gdzie? To tu już nie. Tu już kurwa dziur nie. Tutaj tak to trochę dziwnie wygląda to od środka to okno. Tak wygląda niesymetrycznie. No, ale od zewnątrz wygląda ok i to jest najważniejsze. Coś czuję jakiegoś minilaczka. Już pochwaliłem, że nie ma, nie? Ale nie ma tragedii takich jak były te wcześniej, to już nie ma takich lagów. Na szczęście. Dobra, teraz muszę to zepsuć znowu. Jezus Maria. Co ten kulwon? Ach, i od razu mówię, to nie będzie domek w stylu modern. Bo zazwyczaj takie białe to się moderny robi. Ale że ja z modernu jestem dętka, więc to nie będzie modern. Nie wiem w sumie jaki. Co to było? Nie wiem w sumie jaki ten styl będzie nazwać. Takie to będzie w sumie chyba takie budownictwo troszkę już nowoczesne. Ale nie modern, tak? Nie modern. Po prostu nie umiem tego rodzaju budowania, więc nie będę nawet na to szarpał, bo żebym nie narobił jakiego szajsu. Jeszcze nie wiem, z czego podłogę zrobić, ale to myślę, że tutaj na podłogę to jakieś drewieńko sobie wykorzystam. I patrzcie, widzicie, dokładnie stack poszedł. Dokładnie stack. Dobrze, dobrze wiedzieć, bo przynajmniej nie wiedział potem, jak materiały sobie wyliczać. Drewno. No i za wiele tego nie ma.
Ale to z drewnem to nie problem. Gdzieś tam sobie na RDP-ku polecą i sobie nazbieram. Ogólnie podłoga to myślę taki sposób zrobić sprytny. I już nie będę robił takiej kurcze podwójnej podłogi, jak to robiłem na tym. Na 1.11. Bo to jednak schodzi troszkę. Trzeba materiałów, więc tutaj się pewnie zadowolę taką zwykłą podłogą. Chociaż z drugiej strony. Nie no, myślę, że to będzie, że mi się to uda tak zrobić podłogę, żeby. Znaczy się tak zrobić sufit, żeby wyszła z tego fajna podłoga. Jestem dobrej nadziei. Tak, a taką podłogę robiłem kiedyś na Mrocznej Strefie u siebie, tam jak zacząłem się budować. I całkiem mi się ta podłoga spodobała właśnie z takiego na przemian kładzionego drewna akacjowego. Całkiem to fajny efekt robi. Trochę szmurne kładzenie tego jest, ale nie można mieć wszystkiego, nie? Sobie. Gdzie całkiem to fajnie wygląda taka podłoga. Zresztą od góry też to wygląda nie głupio. Sobie zobaczę. Dawaj mi tu drabinkę. Budowlaną. Patrzcie, całkiem fajna podłoga, nie? Mi się podoba. Dobra, słuchajcie, w sumie jakieś tam ściany mają postawione, więc w tym odcinku to będzie tyle. Także już z płyty pierwszej, tak, już zrobię wam, w tym miejscu się pożegnam, tak. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, no to oczywiście suby, lajki, komentarze. I napiszcie, jak wam minął dzień. Jak wam w ogóle minęło rozpoczęcie roku, pierwszy tydzień w szkole i tak dalej. No. Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Pa, pa!